32 lata dokładnie i silnik jeszcze nie ruszany. 30, 60, 80, 16. Dziś zadaliśmy rolnikom bardzo ważne pytanie, mianowicie o jakich ciągnikach marzą. Witam Was serdecznie z Polagra Premiery w Poznaniu, z wydarzenia, które przyciąga tutaj nie tylko całą Polskę, ale również i osoby z zagranicy, głównie rolnicy, którzy poszukują sprzętu. No a jakie marzenia mają, to zobaczycie za chwilę. Nie jestem rolnikiem, ale pracuję na roli. No to w takim razie, skoro pracujesz, to może taki wymarzony ciągnik, którym chciałbyś pracować? Valtra, T252. Fajne są, podobają mi się to. A jakim aktualnie ciągnikiem pracujesz? Valtrą. Też Valtrą, tak? Z Zetorem i 60. I są ok maszyny, tak? Okej, okay, a jak? Która z nich najlepsza? Valtra, wiadomo, nie? Jesteście rolnikami? Na razie jeszcze nie. Aha, a tutaj? Nie. Okej, okay, a to skoro na razie, to może zapytam o wymarzony ciągnik. Jaki wymarzony ciągnik byłby w gospodarstwie? Dla mnie chyba Deutschfahr 9340, o ile nie pomyliłem. Okej, okay, czyli taki duży gabaryt. No, ale to tak marzenia bardziej. Czyli jeszcze nie ma żadnego ciągnika, a to byłby pierwszy wymarzony ciągnik, rozumiem. A tutaj u pana? Zakochany w marce John Deere, no. Nie będę oszukiwał nawet. Okej, okay, ale jesteś rolnikiem? Nie. Czyli od pierwszy. Małego zamiłowany, ale pierwszy. A jaki model? W sumie to z tych bardziej starych, takie 3650, takie coś takiego. Aha. Z tych właśnie. Te klasyki. Tak. To jest właśnie coś. Jest pan rolnikiem? Tak. No fend, no wiadomo, że fend. Fend. Ale dlaczego? Cena i jakość, nie? Znaczy cena nie, jakość. Aha. Cena to wiadomo, długa sprawa, ale fendem pracujemy i w gospodarstwie, gdzie pracuję jako kierowca i fend są inne marki dla mnie. Ale no wiadomo, cena gra też większą rolę, więc jeździ się tym, co cena pozwala, co budżet pozwoli, no ale jakby to nie grało roli, no to Fendi John Deere, mi się wydaje, one idą tak w jednej linii, no ale Fendi gdzieś tam jest delikatnie chyba wyżej pod tymi rozwiązaniami. Bo ja nie mówię, że czy Massey, czy Valtra, czy tak. No one nie są złe, bo to wszystko tak i tak goni jedno drugie, ale mi się wydaje, że gdzieś to jednak, no Fendi John Deere tak jakby razem stały, bo on, te niektóre marki też i te wykończenie i te rozwiązania dla kierowcy, one są tak jakby troszkę poukrywane, a Fendt, no my siedzimy sobie we Fendtach, to jest takie też, że nam się wydaje prościej, ale one są takie bardzo intuicyjne jeszcze, nie? Znaczy, bardzo bliźniacze wszystkie funkcje są już w tych markach premium, tak naprawdę możemy mieć opcjonalnie, to możemy mieć wszystko, co wszystko, tak, tylko troszeczkę inaczej ubrane. Inaczej zawarte i też nie można powiedzieć, że no, nie wiem, Klas jest gorszy od John Deere albo John Deere jest gorszy od Fendta, tylko inaczej to trzeba obsłużyć nieraz, wejść to samo, ale inaczej jakiś człowiek musi się do tego przyzwyczaić, nie? No nie bez powodu mówi się o intuicyjności, jak się wchodzi, tak? No przy tych wszystkich systemach jest ona rzeczywiście, ma to znaczenie. No kiedyś może nie miało, bo mieliśmy 3 dźwignie i jechaliśmy do przodu, a teraz to intuicyjność, żeby znaleźć coś i żeby nie tracić czasu na polu. No bo tak, bo kiedyś też Fendt, na przykład mi się wydaje, on od początku był, już tam wiadomo, 700, 600, 500 te serie miały, bo mocno rozbudowane, ale człowiek nie potrafił tego wykorzystać, bo nawet nie umiał, tam w Polsce sprzedali ciągnik i wiadomo, gdzie w Tarnowie sprzedali, jedź nim, nie? A znowu John Deere to wszystko miały w opcji czy inne marki, ale miały to w opcji, ale nikt tego nie widział, nawet nie kupował, bo pieniądze odstraszały, nie? A Fendt to jakby nie schodzi jakby niżej czasami z tymi wszystkimi opcjami, no i człowiek musi się tego nauczyć, nie? A tu wbije bieg, ruszy bajką od hydrauliki, no i musi to działać, a tam jak już wszystkie automaty, wszystkie te właśnie funkcje nagrywania by sobie uruchomił, no to jak człowiek spróbuje raz dobrego, no to tylko nie bać się, nie? A jesteś jakoś związana z rolnictwem? Nie, dlatego nie chcesz sobie zrobić główkę. Kojarzysz trochę marki tutaj ciągników? Tak, no. No okej, okay. No to która marka tak najbardziej cię podoba na przykład? No bo skoro nie masz związku, więc nie, która najładniejsza? Nie, John Deere chyba, tak się mówi. To są chyba takie największe traktory. Mhm. Nie tylko. No nie wiem, najfajniejsze stoisko mają największe. Czyli John Deere, okej, okay, super. No to nam chodziło. O! Masz tego pana youtubera. Cześć Jasiu! No nie wstydź się, no chciałeś, to ci pokazuję youtuberu. Jest pan rolnikiem, rozumiem. No tak, małym, ale jestem. Okej, okay, zatem dzisiaj. Takie ciężkie czasy w tym momencie, że... Ale gdyby było pieniędzy full i po prostu idę po wymarzony sprzęt. No, raczej w New Hollandzie stoimy. Aha, czyli New Holland. Tak, chyba te 5, coś w tym rodzaju. Aha, w tym rodzaju. Z tej serii. I gdyby pojawił się nowy na gospodarstwie T5, to jaki by zastąpił? No nic by nie zastąpił w tej chwili. Aha, czyli tego gabarytu nie ma, tak? Już nie, bo do czego mi potrzebne, niepotrzebne, nie? Także... Ciekawości. No. Aha, w ten sposób. No dobrze. Nie, no po prostu sentymentu, bo jeździliśmy od dawna i... A jakim ciągnikiem pan pracował? Jakim Zetorem? 5211. Aha, no to bardzo fajne ciągniki, do tej pory... No wtedy to super.
Tak, no i 30, a 30 to legenda, kurde. Niezniszczalne ciągniki. Niezniszczalne, to dzisiaj chodzi. To znaczy, my to już kończymy. Aha. O, tak to powiemy. Ale wymarzony, no może by się trafił jakiś, tak, nie? Ale, no, ale dzieci to... zostaną, no także... Czyli jaki taki główny ciągnik, którym pan pracował w swoim życiu? Może? Znaczy, ja MTZ-a miałem. A, MTZ. Ciągnik, który 32 lata dokładnie i silnik jeszcze nie ruszany. O, właśnie, na 50, tak? Na 50 hektar. No to też ważne, że faktycznie. No, i maszyna, która na dzień dzisiejszy odpala w każdym momencie, nie ma problemów najmniejszych. No, a z tych dociągników, no to no, najlepsze, no to co? John Deere i ten, Klas. A pan czym pracował? No, też Belarusem, nie? Popularnym Benikiem. Tylko, że młodszy. Tylko, że młodszy, nie? W 2008 roku kupiłem go. No i jeszcze do tej pory chodzi. I dość dobrze się sprawuje. No i jak pan też ocenia tą nowszą generację ciągników? No to znaczy się, wie pan, to ja panu powiem tak, nie? No dzisiaj te ciągniki są, jest dużo elektroniki w ciągnikach, nie? My tak starsi ludzie nie bardzo, nie? Nam takie toporne ciągniki bardziej odpowiadały, no. Rozumiem. Wszystkiego się da radę nauczyć, tam nie ma to problemu. Klas. Aha, Klas. Jakiś większy model, mniejszy? Większy. Jaki by można było sprzedać dotychczasowy i zastąpić go nowym? Czyli Holanda sprzedać, a John Deere, nie? Aha, czyli jednak John Deere byście kupili, tak, panowie. Tak. Okej. Okay. No dobrze, New Holland sprawuje się? Sprawuje się, bardzo dobrze. Jaki model, można wiedzieć? To jest ST 100, 100 koni. Mhm. Pochodzę z wioski, ale nie jestem rolnikiem. A marzył pan kiedyś, żeby być rolnikiem? Może mógł, jak pan myśli, mógłby pan być rolnikiem? Za dzieciaka marzyłem o takim czymś owszem, ale teraz jakoś odeszło, nie? Okej, okay. A tutaj pan jest rolnikiem? Ja pracowałem na gospodarstwie jako operator. Okej. Okay. Ale teraz aktualnie na koparce pracuję, także trochę też w ziemi praca, ale, no, ale inny sprzęt po prostu. No 7R John Deere. Czyli 290. John Deere. A jakim ciągnikiem pasowałeś? Właśnie na tym. Także bardzo komfortowy, silny i bardzo wysoki, nie? Fajna pozycja. Aktualnie też pracowałem jak na gospodarstwie, tam też John Deere. W większości tam były też inne ciągniki, ale z reguły John Deere właśnie, nie? Ósemki, szóstki. Że fajna zabawa. I też tak marzyłoby się jeździć właśnie tą marką, tak? Znaczy dla mnie każdy jest dobry, tylko żeby był praktyczny i bezawaryjny, tak? Bo to nie chodzi o to, czy zielony, czy czerwony. Ma on robić, ma zarabiać i jak najmniej awaryjny, tak? Są panowie rolnikami? Tak, 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 tak. To chciałbym zapytać o wymarzony ciągnik. Taki... No właśnie na to patrzymy. Czyli ta marka, tak? Tak, ta marka, typowo ta marka. Mamy już jednego, drugiego, mniejszego. No, jesteśmy bardzo zadowoleni. Wiadomo, są starsze modele, ale spełniają nasze oczekiwania. Pod tym względem są też bardzo oszczędne ciągniki. Bo mieliśmy sporo starsze ciągniki z lat 80., gdzie były paliwożerne. Tu oszczędności paliwowe są znaczne. Okej, okay. Czyli jeżeli będzie taki nowy nabytek, to zastąpi jakiś ciągnik, czy będzie jako dodatkowy? No, raczej dodatkowy. Aha. Ale no to też się wiąże z kosztami i funduszami dodatkowymi, no jakby nie patrzeć. Jest pan rolnikiem? Tak, chyba John Deere. John Deere? Jakaś większa, mniejsza seria? Nie, taka standardowa 140 koni. Aha, coś takiego. A jakim pan pracuje aktualnie? Głównym ciągnikiem? Główny? John Deere Zeto. New Holland T7. Okej, okay. A dlaczego akurat New Holland? Podoba mi się. Jaki ciągnik zastąpiłby w gospodarstwie, gdyby się taki pojawił? Belarusa. A, okej. Okay. Pytamy cię, rolników, o wymarzony ciągnik, ale postanowiliśmy zapytać też dealerów, przedstawicieli, jaki mają swój wymarzony ciągnik. I pana też chcielibyśmy zapytać. Szóstkarka, 250. No tak. Przedstawiciel marki John Deere, więc mówimy tylko o tylko John Deere, okej. Okay. Mieszkam co prawda na wsi, ale nie jestem rolnikiem. Rolnika mam za potem. W branży już ponad 10 lat. Są panowie rolnikami? Trochę. Trochę, a pan? Tak, pewnie. Ja pasjonat bardziej. Ja wiem, ja raczej w klasyki idę. Ha, jakieś czyli... Zetory, Ursusy, coś takiego. Dobra. Bardziej tak poglądowo, wiadomo, bez gospodarstwa to inne podejście. No dobra, a tutaj... No ja tak samo, akurat z gospodarstwem. A gdyby też miało być coś nowego, panowie? No to jakiś case albo John Deere. A u pana coś nowego, gdyby to miało być? John Deere może... Raczej case by został wybrany jakiś, zniesił ze 160 koni i było git. No ja raczej kolegom pomagam u nich, no raczej starsze ciągniki typu Zetor, Ursus, coś takiego, nie? Jakie modele? 80-11 Zetor, 16, 120. 30, 60, 80, no 16. Bardzo klasycznie.
Tak, jestem. Wymarzony ciągnik zatem. Nie mam wymarzonego ciągnika. No, gdyby było pieniędzy full i idę po nowy, wymarzony ciągnik. Chyba John Deere 6 serii na średnie ramię. A czyli jest dość sprecyzowana jednak wizja. No wie pan co, mi się zdaje, że odpowiedni ciągnik to jest do odpowiednich zadań. Nie ma ciągnika uniwersalnego, nie ma ciągnika idealnego. Dla mnie ciągnik, przypuśćmy, z serii około mocy 100 koni, to będzie ciągnik główny. Dla jednej osoby będzie ciągnik to pomocniczy, który będzie musiał być lekki, zwinny. Dla mnie będzie musiał być to ciągnik nieco większy, o dobrej do zbranej skrzyni, przypuśćmy do orki, do ciężkiej pracy uprawowej. Dla innej osoby to będzie ciągnik, który chodzi w transporcie i on ma być mieć szybką skrzynię, która będzie miała niskie spalanie przy wysokich prędkościach. Okej, okay. A aktualnie? Zetor, Case, Ursus stary. Jesteście rolnikami? Tak. Tak, jesteście. Klasarion. Klasarion. A dlaczego klas? Bo taki posiadamy. Okej. Okay. Jeszcze jakieś ciągniki w gospodarstwie, innych marek, czy...? Nie Holland, TLK, setka. Avero jeszcze. A, jak chodzi o kombajn. I teraz panowie przymierzacie się do nowszej? Tak oglądamy z ciekawości. Na chwilę obecną John Deere 7-6R230. Okej, okay. A dlaczego akurat ta marka? Marka? No, John Deere to jest John Deere. Nie, na komfort, no i też mamy John Deere'a jednego, no to... Aha, jaki aktualnie model macie? 6830. Fendt. Fendt. Jakiś większy, mniejszy model? 718. Okej, okay. A u pana? No to jest John Deere 7R, 290 koni. John Deere, a tutaj? No Fendt, 724, no. Ja John Deere 655R. A aktualnie czym panowie jeździcie? Zetor, Fortera 125 konne. John Deere. Marka zaufana, więc... Jaki model, można wiedzieć? No na razie mam 165 koni MK. No ale gospodarstwo się rozwija, więc jest potrzeba większej mocy, nie? Ferguson 6490. A ja John Deere 6620. No John Deere. John Deere, a jaki model? 7R. A teraz aktualnie czym pracujecie? Klas 460 Arion. Pan dealerem Massaya Fergusona, tak? Jest tak, przedstawicielem. Oczywiście. I chcieliśmy zapytać o pana ulubiony model Massaya Fergusona. Ja akurat tutaj mamy 7S, ja też prywatnie w gospodarstwie taki posiadam 7S, 180 na skrzynie dynę VT, także... Ten co mam. Tak? Nie ma takiego wymarzonego jakiegoś, którego... Nie. Dobra, to jaki to jest model, jaki ciągnik? Massey 7718. Okej, okay, super. A dlaczego akurat Massey Ferguson? Na tego było mi stać. Ale rozumiem, satysfakcja jest posiadania właśnie. Ma wszystko to, co powinien mieć, więcej nie potrzeba. Dziękuję bardzo. Im więcej czarów, tym więcej problemów później. Wymarzony ciągnik? Tak, taki wymarzony, gdyby można było sobie pozwolić, naprawdę. MF, ten S8? 8S. 8S. Czyli ten największy taki w tej chwili. Massey Ferguson z tych nowych, bo mamy jeszcze tych 8700 seria, która też będzie nowa, ale z tych najnowszych, no to 8S. Dobra, a jaki ciągnik w gospodarstwie aktualnie? MF 6170. Czyli byłoby podtrzymanie marki, tak? Tak, oczywiście. Ufam tej marce, dobrze chodzi, no nie? Tak siedzi w ciągniku, bo fajnie było, nie? Ja od tyłu bym go zaszedł może. Przepraszam bardzo pana. Czy mogę zapytać o wymarzony ciągnik? No tutaj ta 620M. Aha, czyli John Deere. Tak. A jakim dotychczasowo pracowałeś? 6600. Czyli też John Deere? Tak. Nie, wymarzony ciągnik. W tej chwili masz w hajsu full, co kupujesz? 8R. 8400, nie? 90. No dobra, a dotychczasowym ciągnikiem, którym najwięcej pracujesz? 695R, nie? To najwięcej tym jeżdżę po prostu. A dlaczego John Deere? Cały czas John Deere? Patrzymy przez pryzmat serwisu. Tata tak patrzy, żeby też nie kupić ciągnika, gdzie serwis jest na drugim końcu Polski. Ładnie się uśmiech, bo się powiesz, że brzydko wyszedłem. Bo my mamy ten 6960, przekroczył 10 tysięcy godzin i tak naprawdę on będzie zaraz sypał się, nie? Więc ta R-ka, no... Jest kusząca. Kusząca, nie? Chodzi o co, że... Masz masę ciągnika fajną. Znaczy no nie jest taki tak najcięższych, nie? Bo on jest taki, wiesz, to jest jakby drugi gabaryt, bo ta 175 jest trochę dłuższa i cięższa już, tylko nie? Tutaj nam zależy o to, żeby ten ciągnik był taki i do rozsiewacza, i do opryskiwacza. Mamy opryskiwacz 6200 litrów, nie? I R-ka, ta nasza R-ka, jest za duży to jest. Nie szkujmy się, nie? Czyli też no nie zawsze ten gabaryt jest potrzebny, nie? Przede wszystkim moc. No i ciągnik ten jest na pewno ciut cięższy niż te 6960. A, no tak, do tamtej serii porównując to pewnie tak. O, tata jest bardzo już za ósemką jakąś. Aczkolwiek byliśmy przedwczoraj w agrosieci, no to furorę zdobiła ta 7330, 350. Ta seria nam zrobiła wrażenie, ale ta jeszcze nie. No to jest już ten nowy środek, nie? Ten design.
tych nowszych modeli robi robotę. John Deere się postarał, jeśli chodzi o design tam wnętrza kabiny. No wnętrze jest takie naprawdę premium, nie? Wśród marek to... Witam serdecznie. Czy trafiłem na rolnika? No, powiedzmy, tam stoi główny. Okej, okay, dowódca. Dowódca, gdzie mi przyszedł. Wymarzony ciągnik jaki byłby? O, wymarzony ciągnik, ciężko powiedzieć na ten moment. A marka chociaż? Valtra, może John Deere. Aktualnie czym jeździcie? New Holland T7-220, Zetor, Forterra. Nie było jakichś takich drastycznych, kosztownych awarii? Nie, na razie nie. Udało nam się zapytać nie tylko rolników, ale i przedstawicieli, jakie mają marzenia, jakie mają ulubione modele ciągników. Nie udało nam się zmieścić wszystkiego w tym materiale, także zapraszam Was na materiał bardzo podobny z kolejnymi wywiadami na Polagra. Premiery już za kilka dni. A tymczasem żegnam Was i do następnego odcinka na kanale Rolnik Szuka.